Pe. Jak wam w życiu mija? Ciekawe, czy podejdą cenę do góry. Kupimy tak z 5 tarcz. Ciekawe, czy cena podskoczy tych tarcz trochę, bo mam se selną. Tak wiecie, kupimy tylko po to, żeby kupić, nie będę ulepszał. Ciekawe, czy stanieją bardziej. Chyba już nie, nie? No ale to co, mam kupić 1, 2, 3, 4, 5, 5 sztuk, żeby zarobić. No nie no, musimy kupić. Dobra, kupimy 5 sztuk. Trzeba zarobić. Czyli będę musiał sprzedawać po 9 won, żeby 50% mieć z tego. Więc tak, dlaczego ja kupa farta, widzowie? Pamiętacie wczoraj, że dodawałem bonusy do rękawicy 6-7, nie? Bo ją zrobiliśmy na wężową, wczoraj też weszła praktycznie za pierwszym razem na plus 9, że ją przerobiłem i tak dalej, każdy wie. Ale co mi weszło do rękawicy? Teraz pytanie, ile zmianek zużyłem na rękawicę, jak myślicie? 3 zmianki? 1? Tylko 2 osoby miały rację, ani jednej. Hahahaha. 8 metiny se weszło, nic nie muszę robić. Ile warta? No taka ze 120 będzie. Ale ja chcę na plus 8 ulepszyć, bo będzie warta wtedy z 200. Patrzcie, 3 ścioch, tu jest akurat precyzja i metiny, 120 wonów. Tu nie ma nic 1,5, ale to jest 8 metiny. Idziemy, no nie wiem, ile symbolicznie. 10 pakietów, 40 zmianek symbolicznie. 1, 2. Symbolicznie, nie wejdzie nic, to nie miksujemy. Nie zależy mi tej rękawicy, nie? Ja chcę ją na sel, żeby na ostrze potem wziąć tą kasę. Chyba to jedziemy. No precyzja 12 najważniejsze, chyba że coś wejdzie na PvP, ale... Nie wiem, nie zmiksowałem ani razu 10 na ludzi i odporność na ludzi. No taka rękawica też by byłaby warta. A ciężko jak coś wymiksować. Tych precyzji nic więcej. Ma się precyzja to podstawa. Nawet nic nie musi być. Precyzja jest zawsze ważnym bonusem. Będę nagrywał poradnik, pojawi się w następnym tygodniu. Też trochę zmienię się montaż moich filmów, bo kupiłem trochę efektów graficznych. W końcu trzeba wyjść z roku 2K15 montagę. Bo wiecie, sam już się nudzę tym montażem. Cześć precyzja. 12 incha, za mało. Musi być 12 precyzji, bo wtedy item ma wartość jakąś. Podość na pół ludzi 10, 8 inta. No to już jest do ekspienia bardziej na... Ale nie wiem. Widzicie, tu nawet jeden pieśń nie jest zmiksowany, tylko po prostu 6-7. 12... Oj, patrzcie, ta rękawica. Nie, miksujemy dalej. A skoro nikt nie wystawia, znaczy... 10 na ludzi bym chciał. Precyzja 8. Widzicie, 40 zmianek. A nie ma za 12 precyzji. Zostawię. 8 precyzja to nie 12, ale ma odporność na pół ludzi. 4 zmianki, nie wierzę, że coś wejdzie. Nie, dobrze. Warto było. Jeszcze bardziej niż przedtem, ale jest 12 precyzji, co podbija wartość itemu, bo precyzja. Musimy zrobić tak. Ulepszyć rękawicę do poziomu plus 5. To musimy kamienie kupić.
I mam nadzieję, że uda mi się do plus 8 wbić. To jest mój cel. Po prostu dajmy skoba, gdzie tylko rękawice ulepsza i to działa jak DT, tylko że nie pali itemy. To jest jak bodzio, tylko że bez ulepek. Na plus 4, plus 5 muszę to ulepszyć. Ciekawe, czy zwykłym bodziem... Chyba nie, nie bardzo, nie? Nawet kamieni mi nie starczy. Nie dziwię, czemu te rękawice kosztują na plus 8. Zrobimy drugie podejście pod naszyjnik. Jestem naiwniakiem. Jestem naiwniakiem, jak będę chciał znowu spróbować zmiksować naszyjnik. No bo na metinie nie bardzo niepotrzebne jest, bo ja nie używam tego naszyjnika na metiny. O, mamy. Koniec family friendly contentu, jedziemy. Ach, te niebieskie zmianki, które w ogóle nie wchodzą. Jeden procent na bossy. Dwa metiny, to będzie teraz trzy metiny. Cztery metiny. Czemu nie może tu 5% być, albo 4 przynajmniej? Albo nie wiem, wartość ataku. Fajnie, no ale czemu 15? 2%, czemu nie 4? No ja nie wiem, jak już pecha mam. To jest właśnie ten błąd, że ja chciałem swoje itemy zrobić. Nie przez to, że maksymalnie będzie mi pewnie 8 metiny i nic więcej na życie. Wartość magicznego ataku 50. Wiecie co? Chyba to wystawię na sell. Ile takie coś kosztuje? Wartość magicznego ataku? No to ale ja kupiłem za 150, czyli... No ale tu nie ma nic takiego ciekawego, co bym mógł kupić, bo nie widzę, żeby był atak. I nic więcej. Czyli kosztuje średnio 190. I HP, i szycie trochę kryta, dobra. Nic nie wejdzie, to jest moja teoria. 8 metiny, znowu! Ja jak ja tego bonusu nienawidzę, prześladuje mnie ta mam dosyć, nie chcę tego, wolę nie mieć żadnego bonusu niż to. Wydaje mi się, że chyba lepszy jest naszyjnik z precyzją niż też trzy szycia, no nie wiem. Mi się wydaje, że nie jest perf pod Juharę, pod szatę. Czyli w sumie dobrze wyszło. I szatę wolałbym gotową kupić niż ulepszać. Ale to fajnie, będzie naszyjnik przyszłościowy, który w... No to dobrze, to zrobiliśmy naszyjnik do szaty. Więc zarobiliśmy w sumie, oddało. Jest nie zdawałem sprawy, na początku się wkurzyłem, a teraz tak myślę, że... To zdało. Nawet lepiej niż z atakiem, bo mam przyszłościowy naszyjnik do szaty. A szatę i tak będę kupował. Pan Piesio, chodź, przywitamy się z... No. Hehe, pan Piesio. Dzień dobry. No. Wstałeś, spałeś cały dzień. No, cześć. Pan Piesio, no. No, już.
No co? Nie podoba ci się tutaj? Cóż? Chcesz zejść? No. No, on to hop. A i miliard włosów mi zostawił. No, Shiba jest memem i jest rzadką rasą. Mało kto sobie może pozwolić na Shibę. Dlatego tak dużo ludzi zauważa tego psa, bo jest, ma wygląd nietypowy, taki słodki misio. Ja ci pokażę, panie. Ja ci pokażę Diego, jak był szczeniakiem. Jakie to jest słodkie. To był Diego, jak miał 7 tygodni. To jest słodki piesek, ale to jest samiec alfa. Ktoś sobie, wiecie, ktoś, kto bierze Shibę i nie zdaje sobie sprawy, że to jest taki Rottweiler. Żeby nie było, Shiba to jest jak Rottweiler. Naprawdę, to jest samiec alfa. Jak mówię, Shiba to jest jakbyś miał Rottweilera w domu. Jak ktoś nie potrafi być stanowczy, no to Shiba to wykorzysta, no bo to jest mądry pies. Ma 7 tygodni. No nie widziałem, bo nie pokazywałem. Tam z głosem. A, o, przecież skoczki nie widziałem, zaraz zobacz. A to nie jest szczekaj tego psa. On nie potrafi szczekać. No widzicie, to był Diego parę miesięcy temu. Dobra. No nic, czekajcie, odpalę pańta i zaraz robimy serpenta, żeby rękawice opić. Ty dzisiaj oddało, nie? Mamy perfekt naszyjnik po czate aury. Mamy rękawice. I w sumie oddało. Film o tej hodowli, patrzcie. Psy szczęśliwe, zadbane. Ja byłem w tej hodowli. To jest domowa, to jest hodowla domowa. Zadbane. Kochane. Nie trzymane w klatkach jak zwierzęta takie typowe. Tak, Grzelak, jeżeli o tym mówisz. Więc mówię, nie? To po lewej to jest jego matka. To po prawej to jest samiec. A to jest na łóżku, to jest matka akurat. Mojego psa. Więc no widzicie, nie? To jest ziemia. Wiatr. Okej. Pierwszy jest na ziemię. Kolejny to jest wiatr. Potem jest ogień. I teraz pytanie. Nie reaguje, ale jak? To jakie by nie zostały jeszcze? Ale czekaj, wszystkie... Ale czekaj. Ziemia, woda, ogień, lód. To co ja źle zbiłem? Pierwszy jest na pewno ziemia. Na pewno, ale czemu ja źle zbiłem?
Czym jest wiatr? Ogień. Pierwszy raz mam taki problem, a zapisywałem wszystko. Nie wiem. Gra mi pokazuje, że źle. Zapisałem, w jakiej kolejności się zespiło. Ale dobra. Mogę się pomylić na dwóch ostatnich. Bo w pierwszych nie mogę się pomylić. Czyli na pewno jest ziemia i wiatr. Zrobimy odwrotnie. Lód i ogień. Dobra. Te dwa metry na pewno są dobre. I potem robimy lód i ogień. Wiem ogień i było źle, to zbiję lód. Pomyliłem się na początku. Opisuję kolejność pojawiania się. 4. Dobra, jedziemy. No, zdążę, nie? Cztery, jest na środku. Ja się zdążę, że go serpenta zrobić. Widzowie, mam przejście. Wychodzi na to, że źle zaznaczyłem kolumny znowu. Co? To który? Nie. Ten też nie. No a to który? No ale nie jest zbugowany, no ale patrz. To jest dwójka, ten. Ten to jest dwójka, ten. Tak mam napisane. I ten nie. Ten też nie. Dobra, trójka jest tutaj. To jest trójka. Też nie. Też nie. Ten? Szóstka jest trójka trójką. To jest nieprawda, k***a. Zbugowało mi się. Widzicie? To jest trójka. Jak to się pojawiło ostatnie. Dobra, czyli tak, to jest dwójka, według mnie. No tak, trójka jest, uwaga. To jest trójka, to. Czwórka. I pomijam jedynkę z szóstką, to jest niemożliwe, k***a. Nie będę oszukiwał. Moi drodzy, tego serpenta nie zdobię. Nawet nie ma co przedłużać. Tego serpenta nie zdobię. Nie mam czasu po prostu. Ta szóstka, gdy mi się pojawiła jako ostatni, zamieniła się w trójkę. K***a, patrzyłem, co mi się respi. Przecież notowałem na bieżąco, nawet na szocie będziecie mieli u bossa. Notowałem, k***a, bieżąco, p***e. I to się okazało, że szóstka to jest trójka. No, mnie serpent oskałmował. Idę spać. Widzimy się jutro na 12-godzinnym streamie. Żeby być. Na razie ma. Do widzenia.